i pana przewodniczącego posła. Spotkanie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się 20 sierpnia o godzinie 17. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie. Po otwarciu posiedzenia komisja zapozna się z bieżącą korespondencją. Dwóch pism, które wpłynęły z SU, były sprawozdania z zadań powierzonych oraz zadań projektowych. Zadań powierzonych było to zmiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchni poliutynowej w Szkole Podstawowej nr 27 na Pole Dworze. Kwota na razie wydatkowana jest to 750 zł i 30 groszy. Zrealizowano 8 kwietnia. Natomiast resztę przeniesiono na 3 czerwca. Przetarg został umierzony z powodu niewystarczających środków. Dział otwarto ogłoszony nowy na ten przetarg. Następna inwentaryzacja zieleni i wycinka drzew w klubie Gaz Matura Wojsko Urzędnych Mielny. Jest to w trakcie pozyskiwania materiałów i decyzji z Wydziału Kształtowania Środowiska. Sprawozdanie z zadań priorytetowych. Jest to renowacja służby najwyższej wojska Karol Orzeł Piaski Wielkie. Została zlecona konserwacja i czyszczenie wojska. Wartość 2700. Pierwsza realizacja była 21 lipiec, drugi etap to jest 31 października tego roku. Oraz środki przeznaczone na budowę obiektów sportowych, czyli halę sportową Piaski, Orzeł Piaski Wielkie. Wykonana została dokonawcza dla budowy hali sportowej, uczona zrobienie publiczne na realizację zadania otwarcia w wersji 15 lipca 2016 roku. Następnie dostaliśmy pismo z gimnazjum 28 dotyczy stanu technicznego Wika przy ulicy Bujaka 15 w Krakowie, a także od pani Marii Łuckiej, wskazaniem autorką tam. Głównie chodzi o zły stan techniczny, o wodzenia, o podwyższenie pikochwytów, o rozwiązanie koszy, tak, jest konsultantowskie naprawy. Dostaliśmy także pisma w sprawie dotyczące wyścigu smoczych w Łodzi, organizowanej w ramach obchodu Święta Miasta Krakowa 2013 rok. Koszt organizacji wynosi około od 1000 do 2000. Tu pan przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów zaproponował, aby każdy dzień zostawiał po prostu reprezentantów, którzy będą rywalizować na odcinku 200 metrów między Mostem Dowalskim a Welem. I dostaliśmy pismo z Fundacji Tesco Dzieciom, które zajmują się z prośbą, zaproszeniem do udziału w naszej całej inicjatywie, czyli biegu charytatywnym Fundacji Tesco Dzieciom. Bieg odbędzie się 31 sierpnia tego roku na Wrocławskich Łoniach. Jego celem jest poruszenie nie tylko ciała, ale również serc uczestniczących w nim osób, bowiem całkowity dochód biegu, którego składowymi częściami będą opłaty startowe, darowizny z niefinansowanych uczestników i darczyńców zostanie przeznaczone na pomoc małym pacjentom z kliniki neurologii dziecięcej Uniwersytetu Szpitala Cielnego. Komisja przyjęła na wiadomości. Zakończyliśmy posiedzenie o godzinie 17.40. Czy macie państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Sportu?